Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Samorząd Województwa Opolskiego szykuje nam istne Bizancjum. W czasie, kiedy wszyscy szukamy oszczędności, tutaj ma być rozrzutność nieprawdopodobna. Niemalże masowo na telefony niektórych z nas wpływają SMS-y z tą już sławetną dopłatą do paczki. Nierozliczeni sprawcy zbrodni komunistycznych, nierozliczony aparat komunistyczny, do dziś nieźle urządzony w tamtym czasie, wraca do władzy. Wracamy do bulwersującej sprawy ogrodzenia drogi wspólnej w Chruścinie Opolskiej. Dojazd do domów dwóch rodzin jest systematycznie ograniczany przez dwóch braci. Teraz postawili na środku betonowy płot. Sytuacja już raz mogła skończyć się tragedią, gdy na miejsce nie mogła dojechać karetka. Wojciech Bulasz. Tutaj możliwości samochodu pana Huberta się kończą. Emeryt musi więc parkować go na ulicy, kilkadziesiąt metrów od działki. Wszystko przez ten płot, który stanął na środku dojazdowej drogi. Jego żona próbowała zatrzymać robotników, którzy go stawiali. Ja powiedziałam, że mają tego nie robić, nie? Bo tu w sądzie wszystko jest, że dopiero jak sąd tego, no to mogą wtedy stawiać. Nic nie docierało, agresywni bardzo. Oni powiedzieli, że jak właściciel każe, to oni to robią. Właściciel, czyli dwóch braci, którzy mieszkają w domu obok. Już w sierpniu państwo garcorze sygnalizowali, że droga konieczna prowadząca do ich domu przez działkę sąsiadów jest regularnie zawężana. Konflikt sąsiedzki o dostęp do domu znalazł finał w sądzie. Przede wszystkim, aby mogli dojechać chociażby do pracy, aby dzieci mogły dojść do szkoły, aby mogły dojechać służby publiczne w przypadku na przykład pogotowia lub straży pożarnej do nieruchomości. No, generalnie chodzi o to, aby móc normalnie po prostu żyć i funkcjonować w takiej nieruchomości. Problem dotyczy jeszcze jednej rodziny. Sąsiad miesiąc temu miał zawał. Szczęście w nieszczęściu, że nie był wtedy w domu. To ocaliło mu życie. Gdybym tu zachorował i miał ten zawał, to nie wiem po prostu, jakby oni tu wjechali. Karetka nie wiedzie, to przecież widać. Dokładnie i nie wiem, jakby mnie wywieźli. Próbowaliśmy skontaktować się z braćmi. Jednak dom, w którym mieszkają, jest zamknięty na cztery spusty. Również pan Hubert jest bezradny. Powiedział, że on sąd tu nie potrzebuje. A pytam się, czemu? Nie po nie. Tak się wypowiedział. On sąd tu nie potrzebuje. On ma swoje prawo i tyle. Sąsiedzi czekają na wyrok sądu, który ustanowi im drogę konieczną, ale zapadnie on najwcześniej w lutym. Do tego czasu na złośliwych sąsiadów nie ma bata. W 2024 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wyda rekordowe pieniądze na promocję. Zdaniem opozycji to skok na kasę, który przed wyborami samorządowymi ma promować polityków Platformy Obywatelskiej, Mniejszości Niemieckiej i PSL-u. Tomasz Gdula. 5 milionów 820 tysięcy złotych wyda w 2024 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na promocję. Samorząd Województwa Opolskiego szykuje nam istne Bizancjum. W czasie, kiedy wszyscy szukamy oszczędności, tutaj ma być rozrzutność nieprawdopodobna. Zdaniem opozycji tak ogromna kwota wiąże się z wyborami i chęcią promocji polityków koalicji rządzącej Urzędem Marszałkowskim. Nie ma to nic wspólnego z promocją województwa. Dawno straciło to walor promocji województwa. To się ogranicza do promocji lokalnych polityków i właśnie to będziemy mieli. Nie będziemy mieli połączeń kolejowych, nie będziemy mieli dobrze funkcjonujących szpitali wojewódzkich, ale za to będziemy mieli propagandę i polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Mniejszości Niemieckiej w każdym możliwym wydaniu. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego zarzuty radnego Komarzyńskiego też mają charakter polityczny. Szkoda, że nie interesował się tak bardzo wydatkiem na promocję w przypadku kampanijnych pikników 800+. Odpowiedzialny za kulturę wicemarszałek województwa nie ukrywa, że budżet promocyjny na 2024 rok jest rekordowy. Uzasadnia to jednak jubileuszem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kwota, która wynika z promocji, wynika przede wszystkim z rekordowego budżetu samorządu województwa. Dzięki przedsiębiorcom, którzy płacą podatki w województwie, przekroczyliśmy 1 050 000 000 zł. A pamiętajmy, że wchodzimy w rok wyjątkowy, wchodzimy w rok 20-lecia Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że wydatki Urzędu Marszałkowskiego na kulturę już wcześniej budziły ogromne wątpliwości. Było tak między innymi w kwestii realizowanego przez firmę reżysera Radosława Kobiałki koncertu Schody do Wolności. Z publicznych pieniędzy wydano wtedy ponad 1 000 000 zł. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Jak co roku policja apeluje o ostrożność podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Więcej patroli funkcjonariuszy pojawi się na drogach, w pobliżach centrów handlowych oraz komunikacji miejskiej. Nad bezpieczeństwem mieszkańców regionu będą czuwać policjanci umundurowani, jak i ubrani po cywilnemu. Okres przedświąteczny to czas wzmożonej aktywności przestępców w świecie realnym, jak i wirtualnym. Niemalże masowo na telefony niektórych z nas wpływają SMS-y z tą już sławetną dopłatą do paczki. Nie dajmy się na to nabrać, nie klikajmy pod żadnym pozorem w takie fejkowe linki, bo najczęściej one przekierowują nas na fałszywe strony, które czasami łudząco przypominają te oryginalne, no ale tak naprawdę służą przestępcom do wyłudzania naszych danych. Policjanci przypominają również o zabezpieczeniu domostw przed włamywaczami. Żadne rolety przeciwwłamaniowe ani systemy antyalarmowe nie zastąpią dobrego, zaufanego sąsiada, który najlepiej zadba o naszą posesję. Dlatego kiedy wiemy, że będziemy wyjeżdżać, odwiedźmy nasze sąsiedztwo, poinformujmy ich o tym, że nie będzie nas przez kilka dni i żeby zainteresowali się tym, co dzieje się w okolicy naszego mieszkania albo domu. Większej liczby patroli należy spodziewać się także na drogach. Sprawdzany będzie stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, oraz trzeźwość. Mimo apeli policji, jazda pod wpływem alkoholu to wciąż zmora polskich dróg. Policjanci aktywnie będą kontrolowali kierowców w zakresie trzeźwości, stanu trzeźwości i apelujemy tutaj do nich o rozsądek, aby zawsze, jeżeli mają jakąś wątpliwość, sprawdzili swój stan trzeźwości. Na każdej jednostce jest taka bezpłatna możliwość i oczywiście też apeluję do współpasażerów, bo niejednokrotnie pokazują nasze kontrole, że obok siedzi pasażer, który jest trzeźwy, który ma prawo jazdy i który praktycznie mógł w tym czasie prowadzić pojazd, a niestety tak nie robił. Wzmożone działania policji rozpoczęły się dziś i potrwają do 27 grudnia. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Siłowe przejęcie Telewizji Polskiej, jakiego dopuściła się wczoraj nowa władza, spotkało się ze zdecydowaną reakcją wielu mieszkańców Opola. O godzinie 17 zgromadzili się oni pod opolską siedzibą TVP, by wyrazić swoje oburzenie działaniami inspirowanymi przez Donalda Tuska. Wskazywali na rażące złamanie konstytucji i mówili o skojarzeniach z 1981 rokiem, gdy generał Jaruzelski wprowadzał stan wojenny. Nierozliczeni sprawcy zbrodni komunistycznych, nierozliczony aparat komunistyczny, do dziś nieźle urządzony w tamtym czasie, wraca do władzy. I to jest przyczyna tego stanu rzeczy. Ta brutalność, ta ostentacyjna zniewaga polskiego interesu państwowego. No tragedia, proszę pana, no jak? To był zamach stanu, kurczę. I to Jaruzelski to samo zrobił. Ja pamiętam, jak się w niedzielę włączyło 13 grudnia telewizję, nie było nic. Ja sobie nie wyobrażam takiego czegoś, że w XXI wieku mamy taki, proszę pana, taki zamach stanu. Zamach na polskie media, na polskie radio i tak dalej. Proszę zobaczyć, co obecna władza, rodem Łukaszenki, Białorusi, robi w polskim państwie. Nie dopuścimy do tego. Szanowni państwo, wszystko musi się odbywać w władzie konstytucyjnej. Konstytucyjnym. Ale proszę zobaczyć, jak wielu nas tutaj jest. Młodzi, starsi i jesteśmy tutaj spontanicznie, bo wiemy, że polskiej wolności, Polski trzeba po prostu bronić. Zdrowie, bezpieczeństwo i edukacja to priorytety pracy nowej wojewody opolskiej Moniki Jurek. Pierwszą decyzją przedstawicielki administracji rządowej na Opolszczyźnie jest otwarcie barierek zagradzających wstęp do urzędu. Wojewoda czeka jeszcze na decyzję rządu w sprawie swojego zastępcy. Nauczycielka, urzędniczka marszałkowska, radna Brzegu i powiatu brzeskiego. Tak wyglądała droga Moniki Jurek do stanowiska wojewody. Dziś przedstawiła swój program pracy na stanowisku rządowego przedstawiciela w województwie opolskim. Takie 3 najważniejsze obszary, nie tylko dla mnie, ale myślę po prostu dla wszystkich mieszkańców województwa. Zdrowie, bezpieczeństwo, ale bliska memu sercu edukacja. Ale także współpraca z samorządami. Stąd na spotkaniu z wojewodą pojawili się wójtowie, burmistrzowie, starości i marszałek. Połączymy te siły, aby pokazywać bardzo duże powiązania pomiędzy rynkiem pracy, edukacją, pomiędzy polityką społeczną, dlatego że to są wzajemnie przenikające się obszary. No i ten obszar też bardzo ważny dla wszystkich, czyli zdrowie.
Monika Jurek nie zna jeszcze swojego zastępcy. Ten będzie wyłoniony z szeregów jednej z koalicyjnych partii Platformy Obywatelskiej. Rozpoczęłam od ponadgodzinnego spotkania z byłym już wojewodem panem Sławomirem Kłosowskim, który przekazał mi najważniejsze bieżące sprawy. Było to bardzo, w bardzo miłej atmosferze spotkanie. Nowa wojewoda zapowiedziała też większą otwartość dla interesantów w urzędzie. Jedną z pierwszych jej decyzji ma być otwarcie i rozebranie bramek zagradzających dostęp do urzędu. A w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Zapraszam Państwa też na serwis wieczorny. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.